Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy południowe wydanie informacji dnia. Trwa wizyta prezydenta Polski w Danii. Na Uniwersytecie Kopenhaskim Andrzej Duda wygłosił wykład dotyczący lipcowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego pod tytułem Odliczanie przed szczytem NATO w Warszawie. Jaka jest przyszłość bezpieczeństwa europejskiego? Już 2008 rok pokazał, że sytuacja zaczyna się zmieniać. Nie wszyscy wtedy to jeszcze tak wyraźnie dostrzegli, może dlatego, że niektórzy nie chcieli dostrzec. Ale w 2008 roku złamano zasady i dokonano siłą zmiany granic w Europie. To była napaść rosyjska na Gruzję. Wtedy polski prezydent, profesor Lech Kaczyński, zmobilizował prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Polecieli razem do Tbilisi, stanęli na placu, gdy do miasta zbliżały się rosyjskie czołgi i jasno powiedzieli, że nie może być zgody wolnego świata na takie działanie. Pan prezydent Lech Kaczyński powiedział wtedy słowa, które dziś bardzo są znamienne i pokazują, jak niezwykle przenikliwym był politykiem. Powiedział, jesteśmy tutaj dzisiaj, bo nie wolno nam do tego dopuścić. Nie wolno nam do tego dopuścić, by w Europie z powrotem odbudował się i zaczął dominować imperializm. Bo dziś jest Gruzja, jutro być może będzie Ukraina, pojutrze może państwa bałtyckie, a potem być może mój kraj, Polska. Przed godziną do pracy przystąpili posłowie. Mają odbyć się głosowania m.in. nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu wpisu i PSL-u zmian w prawie dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, a także głosowanie nad odrzuceniem projektu ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Posłowie powołali również nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana profesora Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. W 1991 roku zajmował stanowisko ministra budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W latach 1991-1993 był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji. W rządzie Jana Olszewskiego pełnił funkcję ministra współpracy gospodarczej za granicą. Komisja jednogłośnie zdecydowała o udzieleniu poparcia panu profesorowi na tę funkcję. Pan profesor Adam Glapiński jest znanym ekonomistą. Myślę, że każdy na tej sali doskonale zna i osobę pana profesora, i jego dokonania. Jest od kilkudziesięciu lat aktywnym w debacie publicznym właśnie w zakresie gospodarki, w zakresie również finansów publicznych. Niezależność jest fundamentalną cechą Narodowego Banku Polski, ale niestety instytucje niezależne to ginący gatunek w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Bo wydawało się przecież, że oczywista i gwarantowana konstytucją jest także pozycja Trybunału Konstytucyjnego. Wydawało się także, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, najważniejsza osoba w państwie, także posiada niezależność. Wydawało się. Będzie zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa w związku z zanikiem gatunków i siedlisk priorytetowych w Dolinie Rospudy, zapowiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Do prokuratury trafi także sprawa lotniska w Świdniku. W Dolinie Rospudy ze względu na występujące gatunki i uznanie, że miejsce to było unikatem prawie nietkniętym, zmieniono lokalizację obwodnicy Augustowa. Dolina Rospudy przez lata uległa jednak wyraźnym zmianom. Ulega sukcesji, zarastaniu, a gatunki, dla których zmieniono obwodnicę Augustowa, niestety w większości zniknęły. Zmianę lokalizacji obwodnicy odczuła także miejscowa ludność, a szczególnie rolnicy. Przez budowę zniszczono układ pól uprawnych. Drugi przykład to Świdnik. Tu ze względu na występowania gatunku priorytetowego, susła perełkowanego, zmieniono lokalizację lotniska i wycięto pod to lotnisko około 140 hektarów lasu. A susła nie ma. A więc obiekt ochrony, dla którego zmieniono lokalizację,
zniknął. Przykład Świdnika to straty środowiskowe. W przypadku rozpudy do tych środowiskowych dochodzą straty gospodarcze. Z mapy dróg ekspresowych zniknęła trasa S19. Miała ona połączyć kraje skandynawskie i nadbałtyckie z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Miała to być także szansa na ożywienie gospodarcze w regionie. Zamiast tego są straty. Straty środowiskowe i ogromne straty gospodarcze. W jednym i drugim przypadku wywierano ogromną presję z punktu widzenia ochrony obszarów Natura 2000. Obecnie również jest wywierana presja, i to bardzo mocna, w stosunku do Puszczy Białowieskiej. Też Puszcza Białowieska uznawana jest przez niektóre osoby jako obiekt całkowicie nietknięty ręką człowieka, który należy za wszelką cenę chronić, ale w tym obiekcie, w którym jest i Park Narodowy, i trzy lasy gospodarcze, występują siedliska Natury 2000. Ministerstwo Środowiska cały czas prowadzi działania, które chronią siedliska w Puszczy Białowieskiej. Wszystko to odbywa się zgodnie z polskim i europejskim prawem. Na terenie puszczy, jak poinformował wiceminister środowiska, główny konserwator przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski, trwa inwentaryzacja przyrodnicza. Ma ona pokazać, jaki jest stan siedlisk przyrodniczych. Na powierzchni 17 tysięcy hektarów zostanie utworzona strefa referencyjna, w której będą obserwowane zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie. Natomiast na pozostałym obszarze gospodarczym Puszczy Białowieskiej będą prowadzone działania mające na celu odtworzenie bądź utrzymanie zanikających siedlisk naturowych, siedlisk gatunków. Działania te będą prowadzone zgodnie z prawem, zgodnie z zapisami w planie zadań ochronnych dla tego obszaru. Swoją wizytację w puszczy zakończyła grupa ekspertów z UNESCO. Z kolei wczoraj wizytację rozpoczęli przedstawiciele Komisji Europejskiej. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Polacy będą kibicować biało-czerwonym. Na sukces liczą także Francuzi. Niestety, wielkie sportowe święto odbywa się w atmosferze licznych protestów, a także obaw o bezpieczeństwo. Atmosferę mistrzostw powoli widać już na ulicach Paryża. Nie odczuwam jeszcze początku tego wszystkiego, ale mam na sobie koszulkę Francji od kilku dni, choć nie widziałam ich jeszcze wielu na ulicach. Możemy natomiast zobaczyć flagi Euro 2016, a także obcokrajowców z Polski, Albanii czy Belgii, którzy przybyli do Francji. Mecz gospodarzy z Rumunią zainauguruje Mistrzostwa Europy. Początek o godzinie 21 czasu polskiego. Francuzi dwukrotnie sięgali po tytuł najlepszej reprezentacji Starego Kontynentu. Ostatnio w 2000 roku. Mimo to nie czują się faworytami rozgrywek. Szczerze mówiąc, nie czujemy się jak faworyci. Myślę, że jeszcze nic ku temu nie zrobiliśmy. Nic nie udowodniliśmy w porównaniu do takich zespołów jak Hiszpania czy Niemcy, mistrzowie Europy i mistrzowie świata. Na swoje szanse liczy także Polska. Trener Adam Nawałka nie krył zadowolenia z przygotowań do turnieju. Jesteśmy drużyną, która zna swoją siłę, która wie, do czego dąży, i te przygotowania, tym bardziej bardzo udane, potwierdziły to, że z pewnością przystąpimy optymalnie. Mistrzostwa Europy we Francji to duże wyzwanie organizacyjne i nie chodzi tu tylko o przygotowanie infrastruktury piłkarskiej, ale przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa. W kraju nad Sekwaną nadal istnieje ogromna obawa przed zamachami terrorystycznymi. Jak widzieliśmy po zamachach w Paryżu i Brukseli, modus operandi, do których uciekają się zamachowcy, znacznie się zmieniły. Jak widzieliśmy 13 listopada, pierwszy raz na francuskiej ziemi ataku dokonano z wykorzystaniem pasa wybuchowego. Mimo to francuskie służby bezpieczeństwa zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Podczas Euro 2016 będziemy zmobilizowani, ponieważ odpowiadamy zarówno za bezpieczeństwo na stadionach i w strefach kibica, a także w hotelach i ośrodkach sportu, które będą wykorzystywane przez zespoły uczestniczące w tej międzynarodowej imprezie. Kolejny problem, z jakim będą musieli zmagać się kibice, są utrudnienia niemal w każdej sferze funkcjonowania francuskiego państwa. Na pewno trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, wsiadając do środków komunikacji. Zaskoczeniem nie mogą być także zależności
zalegające na ulicach śmieci. To za sprawą masowych strajków związanych z planowaną nowelizacją prawa pracy. Rząd obiecał wiele rzeczy, ale nie dotrzymuje swoich obietnic, więc to normalne, że ludzie są źli. Jednocześnie łamią oni prawa pracy, co oznacza, że wszyscy pracownicy i emeryci są na nich naprawdę źli. Strajk pracowników francuskich kolei państwowych trwa od 10 dni. Pracownicy oczyszczalni śmieci rozpoczęli go w środę, a w pierwszym tygodniu mistrzostw pracę zawieszą piloci linii Air France. Izrael wydał zakaz wjazdu dla wszystkich Palestyńczyków. Tym samym zostały wzmocnione restrykcje ogłoszone dzień wcześniej w reakcji na atak w Tel Awiwie, w którym zginęły 4 osoby. Wydany przez izraelską armię zakaz wjazdu Palestyńczyków ma obowiązywać się do północy z niedzieli na poniedziałek. Od piątku wszystkie punkty wjazdowe między Strefą Gazy a Judeą i Samarią będą otwarte tylko w sytuacjach medycznych i humanitarnych, powiedziała rzecznik armii. To dodatkowe restrykcje wprowadzone przez izraelski rząd po ataku przeprowadzonym przez 2 Palestyńczyków. Wczoraj wieczorem w centrum Tel Awiwu zginęło 4 Izraelczyków. Kiedy spojrzałem prosto do przodu, widziałem 5 stolików ode mnie mężczyznę z karabinem, który strzelał do kogoś przy stole. Agencja AFP zauważa jednak, że zakaz nie wydaje się być egzekwowany. Przed godziną 8 czasu lokalnego, czyli teoretycznie już po wejściu w życie zakazu, setki, a nawet tysiące Palestyńczyków przeszły przez najważniejszy punkt kontrolny w Betlejem oraz w Kalandii, gdzie znajduje się główne przejście między Jerozolimą a Ramallah na zachodnim brzegu. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że państwo podejmie działania w celu obrony Izraelczyków. Mamy zamiar podjąć niezbędne kroki w kierunku zamachowców i bronić tych, którzy muszą się bronić. Rząd premiera Benjamina Netanyahu ogłosił zamrożenie ponad 80 tysięcy zezwoleń na wjazd do Izraela, wydanych na okres Ramadanu Palestyńczykom z zachodniego brzegu i w mniejszym stopniu ze Strefy Gazy. Po wczorajszym ataku Kancelaria Prezydenta Autonomii Palestyńskiej ogłosiła komunikat, w którym odrzuca stosowanie przemocy przeciwko cywilom, niezależnie od tego, kim są ofiary. Nie wspomina się w nim konkretnie o zamachu w Tel Awiwie. Podkreśla się natomiast, że sposobem zmniejszenia napięcia i zredukowania przemocy jest doprowadzenie do zawarcia sprawiedliwego pokoju. Zamach w Tel Awiwie potępiły także Stany Zjednoczone. Potępiamy wczorajsze straszliwe ataki terrorystyczne w Tel Awiwie. Potępiamy je w najostrzejszych słowach. Przesyłamy nasze głębokie kondolencje rodzinom tych, którzy zginęli. Tymczasem komunikat ogłoszony przez rządzący na okupowanym zachodnim brzegu, ruch Fatah, na którego czele stoi prezydent Mahmud Abbas, głosi, że zamach był indywidualną i naturalną reakcją na przemoc panującą w regionie. Zagraniczni obserwatorzy w Izraelu zwracają uwagę, że do palestyńskiego zamachu doszło przed siedzibą Ministerstwa Obrony Izraela w Tel Awiwie, którego kierownictwo objął niedawno uważany za zdecydowanego prawicowego nacjonalistę Avigdor Lieberman. Brazylia zmaga się z kryzysem politycznym i gospodarczym. Według najnowszego sondażu ponad połowa Brazylijczyków chce przedterminowych wyborów. Od czasu ostatnich wyborów prezydenckich wygranych przez Dilma Rousseff Brazylia wkroczyła w okres niestabilności, mówi politolog dr Mirosław Chabowski. Zaczęło się od afery korupcyjnej, związanej z braniem łapówek przez wysokich funkcjonariuszy państwa brazylijskiego, powiązanych z partią robotników, brazylijską partią robotników, czyli partią rządzącą. Do tego kraj boryka się z kryzysem gospodarczym. Mamy ponad 11 milionów bezrobotnych. Spadły ceny surowców naturalnych, w tym ropy naftowej. Staniała też soja. Mimo kryzysu mamy do czynienia z zadziwiającymi zjawiskami, mówi dr Mirosław Chabowski. Na przykład to, że giełda zachowuje się, jakby była pełna prosperity. I to jest właśnie takie dziwne, jak się czyta, że istnieje okazja dla inwestorów do przejęcia tanio całych dziedzin brazylijskiego przemysłu. To może się zastanawiać, czy nie ma w tej sytuacji jakiegoś drugiego dna. Prezydent kraju Dilma Rousseff została oskarżona o ukrywanie złego stanu gospodarki przed wyborami prezydenckimi w 2014 roku. W związku z tym pani prezydent została zawieszona w obowiązkach na 180 dni na czas trwania w Senacie procesu o impeachment. Obowiązki głowy państwa przejął wiceprezydent. Z przeprowadzonego sondażu wynika, że ponad 50% Brazylijczyków opowiada się za zwołaniem przed końcem roku przedterminowych wyborów. W Syrii operują francuskie siły specjalne. Taką informację podaje agencja AFP.
Powołując się na źródła z otoczenia ministra obrony Francji, agencja AFP podaje, że żołnierze francuskich sił specjalnych są obecni w Syrii. Francuscy wojskowi doradzają arabsko-kurdyjskim oddziałom walczącym z dżihadystami z organizacji Państwo Islamskie. Do tej pory Francja oficjalnie przyznawała, że jej żołnierze w liczbie około 150 są obecni w irackim Kurdystanie. W Syrii francuscy komandosi jako doradcy wspierają rozpoczętą ponad tydzień temu ofensywę arabsko-kurdyjską na miasto Manbij w prowincji Aleppo. Jest ono położone na trasie przerzutu ludzi, broni i pieniędzy od granicy z Turcją do miasta Ar-Rakka, które jest bastionem dżihadystów. Ofensywie towarzyszą naloty prowadzone przez siły międzynarodowej koalicji pod wodzą USA. I to już wszystkie wiadomości. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś nad Wyspami Brytyjskimi, Skandynawią, wschodzie i południu deszcz i lokalne burze. Na pozostałym obszarze pogodnie. Najniższa temperatura w Moskwie około 17 stopni, a najcieplej w Madrycie aż 32 stopnie. I przejdźmy do mapy naszego kraju. W północnych, środkowych, południowych i wschodnich regionach przelotny deszcz. Na zachodzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Mazurach lokalne burze. Na termometrach od 17 stopni w Szczecinie do 22 stopni w Warszawie, Lublinie i w Rzeszowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć i wyniesie około 1007 hektopaskali. Na teraz to wszystko. Życzę Państwu miłego dnia.